Stoimy z Jodsenem na Sopockiej plaży, jak widać, tuż po premierze płyty debiutanckiej, legalnej, tak Wielkie Sny. Siemanko, witam, cześć. Jak zeszło napięcie trochę, czy jest właśnie teraz oczekiwanie na pierwszy odbiór tej płyty? Nie, wiesz co, zeszło właśnie napięcie. Dwa lata pracy nad tym materiałem i w końcu ulga. Po prostu. Już mam w głowie jakieś następne rzeczy, więc nawet nie czekam zbytnio z odzewem, tylko po prostu robię swoje i tyle. A tak na świeżo, jesteś zadowolony z efektu finalnego, czy jak wiele osób w momencie oddawania płyty już byś zmienił 90% w niej? Na pewno nie 90%. Są takie punkty, z których nie jestem zadowolony i chciałbym coś tam podciągnąć. Wiem też, jakie błędy popełniłem, ale są to lekcje po prostu na przyszłość i całkiem pozytywnie do tego podchodzę. W tym sensie, że no właśnie, do przodu i nowe doświadczenia, każdy błąd to nie jest jakieś tam skarcenie, tylko po prostu lekcja. Właśnie, trochę ta płyta powstawała, trochę była zapowiadana. Pamiętam, gadaliśmy o niej a propos dema rok temu, prawda? Były klipy w międzyczasie, w tym szalony klip Pierwsza Liga z Tłustym w wersji Frencha Montany. Dokładnie. I jakby, z czego wynika to, że ta płyta wyszła teraz? Czy to było dopracowanie, czy właśnie kwestia szukania wytwórni bardziej, zamykanie technicznych szczegółów? Wiesz co? Tak, właśnie dopracowywanie jej, ona zmieniła trochę swój kształt, zostały pewne numery, niektóre doszły. Co do wytwórni, to wiesz, tak naprawdę wytwórnia nie miała wpływu na kształt tej płyty i na jej brzmienie, bo ja miałem już gotowy produkt. Tak, rozmawiałem z różnymi labelami, stanęło po prostu na Urban Rec, ponieważ mi dało to jakby największą finansową niezależność i twórczą w sumie też. Tak naprawdę, gdybym wydawał to własnym sumptem, nic by tam się nie zmieniło. I to jest też w sumie odpowiedź na wszelkie te głosy mówiące o tym, krytyczne głosy mówiące o tym, w jakiej to wytwórni wyszło, bo wiadomo, jest teraz w infamii strasznej ten label. No. Także tak, w czasie to się po prostu rozłożyło z tego względu, że ta płyta jest lepsza po prostu. Chciałem, żeby była dopracowana i jest taka, jak chciałem, żeby była. Jeżeli chodzi o klip, który przed chwilą wspomniałem, Pierwsza Liga, jest mimo, że z tego co wiem, nie miał jakiegoś wysokiego budżetu, to jest zrobiony na grubo po amerykańsku, prawda? I czym się przede wszystkim kierowałeś przy okazji tego jakby patentu na cały klip? No. No co, po prostu chcieliśmy się pobawić trochę. W takim stylu, jakim lubiłem się bawić akurat wtedy. Raz, że właśnie budżet jest niski, wbrew pozorom. No nie wskazuje na to, na to chyba finalny obrazek. No ale tak faktycznie było. Dwa, że nie jest tam nie ma rzeczy po prostu udawanych, to wiesz, no, kto mnie zna, ten wie co i jak i po prostu no. No tyle, no szalony klip, warto sprawdzić. Ten numer, jeżeli chodzi o audio, na płycie jest w trochę zmienionej wersji, jest z inną moją zwrotką i z refrenem na albumie zmienionym. Także warto to sprawdzić, jeszcze raz sobie odświeżyć i tyle. Zmiana z czego wynikała? Z tego, że chciałem po prostu dać coś innego. Ten beat podobał mi się na tyle, że po prostu mogłem jeszcze raz do niego podejść i napisać zwrotkę. Moim zdaniem jest lepsza niż ta z wersji wideo. Z refrenem podobnie. No i tyle. I chciałem po prostu jako odświeżyć ten numer, no bo tak jak już zauważyłeś, że to jakiś czas temu wyszło, więc... No praktycznie równo rok temu, tak? Czy tak, mniej tak, trochę? Dokładnie. No, chyba jak byliśmy temu, więc... w Bułgarii wtedy właśnie z Tłustym, tak, kręciliśmy tak, ten dokładnie. Kolejny zakręcony klip, to chyba ten wtedy wyszło. No i ten też jest w ogóle no, też mocny. Tam mógł wyjść lepiej, ale też jest szalony. No i fajnie, takie rzeczy uważam, że są potrzebne też na naszej scenie, coraz barwniejszej. Śmieszą mnie to też wszystkie tam głosy jakieś tam nieuzasadnionej krytyki. To miało być z przymrużeniem oka, tam jest dużo zabawy słowem, dużo braga i klip też jest taki, a nie inny, no i tyle. A tak trochę jak się słucha twojej płyty, to rzuca się skojarzenie z tym podziałem trochę mikmilowskim na te dwie części, tą jasną i ciemną i to był taki jakby odgórny koncept przy całości, czy tak ci wyszło, że zobaczyłeś, że jakby te numery rozkładają się jakby na dwie strony? Wiesz co, u Mikmila chyba to jest tylko tak z nazwy ten rozdział, nie?
Ja to trochę podzieliłem po prostu ze względu na klimat. Tak jak mówisz, przez to, że wiesz, ta płyta powstawała 2 lata, więc tworząc ją przechodziłem przez różne fazy życiowe, więc zebrałem i takie numery, które są jaśniejsze, powiedzmy, barwą, tak, jak moglibyśmy muzykę na barwy przekładać, i te ciemniejsze, no jest marzenie senne, tak, i jest koszmar senny, wiesz, to nie jest, tytuł albumu mógłby sugerować, że jest to płyta o wygrywaniu życia, że tam tu spełniaj sny i tak dalej, a tak naprawdę ona pokazuje, że okej, możesz mieć to marzenie i ten sen swój, ale on często zamienia się też w koszmar, nie, i myślę, że udało mi się to właśnie pokazać i wyrazić. Stąd ten podział wynik. Wiem, że może tutaj się rzucić trochę podobieństwo do Meek Milla. Faktycznie jest to jeden z moich ulubionych raperów w tej młodej fali w Stanach. Ale tak naprawdę, co by się dzisiaj nie zrobiło, to zawsze się jakieś odniesienie znajdzie. Także nie, zupełnie nie. To nie jest żaden follow-up ani nic takiego. Tak po prostu wyszło. Jeszcze z tego, co gadaliśmy wczoraj, to planujesz kolejne klipy, tak, poza tymi, które się teraz ukazały. Możesz zdradzić, do czego i kiedy powinny się pojawić. Jasne. Czekamy na pogodę, żeby z Nixonem nakręcić Wdech Jodu, czyli taki numer letniaczkowy, że tak powiem. Później kręcimy prawdopodobnie Santo Subito, czyli coś mroczniejszego. I Forex na jesień. Chciałbym, to jest mój taki plan, który chciałbym zrealizować. Nie wiem, czy dobrze mówię, potem będę z tego rozliczany, ktoś będzie czekał, ktoś nie będzie czekał, może coś innego się zdarzy. Ale myślę, że tak, że właśnie te single. Ta płyta jest ogólnie bardzo ciężka. To mój czy twój? Mój. Twój, a ty kurczę. Ta płyta jest ogólnie bardzo ciężka do zobrazowania singlami, bo jest tak różnorodna, że tak naprawdę, wiesz, wybierając którąś tam pozycję, bo singiel ma oddawać niby jakiś tam obraz płyty, tak? Więc tutaj nie, tutaj szereg singli chyba odda obraz płyty, bo płyta jest tak różnorodna, że ciężko po prostu byłoby, wiesz, odzwierciedlić to, nie? Jakimś konkretnym singlem, tak? Wyszło, wiesz, wyszedł singiel z Bonsonem, tak? Czyli taka po prostu werbowo-pościelowa trochę, wiesz, akcyjka. Nie no, żartuję, śmieję się. Ale jest to taki klimat jakiś tam, powiedzmy, określonej tematyki, ale to jest jedyny taki numer na tej płycie, nie? No więc właśnie, chcę pokazać różnorodność tej płyty przez różne single. Jakbyś taki miał wybrać jeden numer najbardziej reprezentacyjny, taki, który ludzie powinni w pierwszej kolejności sprawdzić, to który by to był? Może Nas nie zmienisz, bo na koncertach, pamiętam, nim najbardziej zapowiadałeś płytę. Wiesz co, zapowiadałem, ponieważ miałem już ten beat, miałem skończony ten numer i też planowaliśmy teledysk. Nie wiem, czy to jest najbardziej reprezentatywny numer. Nie użyłbym takiego stwierdzenia. Wiesz co, no to jest po prostu dobry banger i fajny koncertowy motyw z tymi, wiesz, faketami. Po prostu od publiki ja dostaję fakety. Właśnie nie krępujcie się, jeżeli będziecie kiedykolwiek na moim koncercie. Po prostu pokazać mi środkowy palec, tak jakbym chciał kogoś zmienić, tak? No i tyle, po prostu dobry numer koncertowy, dlatego był grany wcześniej dosyć. Od czego by zacząć słuchać? Od intra po prostu, no. Od intra i lecieć, no. Głupie stwierdzenie, którego nie lubię, każdy znajdzie coś dla siebie, tutaj jest chyba dosyć aż za bardzo adekwatne do tego materiału. Nie wiem, jakie są twoje odczucia, nawet jeszcze nie zdążyłem z tobą porozmawiać o tym, ale no, tak właśnie myślę. No ale już numer, który zapowiedziałeś, że będzie kręcony do niego klip, czyli Wdech Jodu, jest taki mocny lokalno-patriotyczny numer. I powiedz, jaki wpływ lokalizacja tej Sopocka i Trójmiejska ma wpływ, jaki ma wpływ na brzmienie całościowe rapu, bo tak jak gadaliśmy o tym kiedyś, że ten trójmiejski rap ma mega swój charakterystyczny klimat, tak, może nakręcony tym jodem poniekąd. Zgadza się. Zdecydowanie pierwsza część płyty, ta jaśniejsza, tutaj najwięcej widać tych barw, które
wprowadza Trójmiasto do rapu. No nie jest to zbyt popularne może, zbyt popularny region, jeżeli patrząc z perspektywy rapu, tak? Raperzy czy ekipy stąd nie odnoszą jakichś spektakularnych sukcesów. Myślę, że to źle i myślę, że jest to trochę krzywdzące dla nas, ale myślę też, że nie każdy po prostu rozumie to, nie każdemu było dane zobaczyć to i żyć tutaj i nawdychać się tego jodu i nie każdy czuje, jak to napędza i w jaki sposób to napędza, tak? Wiadomo, że też różnie w życiu bywa. Miałem epizody typu Norwegia, typu Anglia, więc ta ciemniejsza strona myślę, że tam znajduje odzwierciedlenie w tych numerach na płycie tych powiedzmy ciemniejszych. Pytałeś o numer Wdechiodu. No tak, chciałbym promować, chcę się szczycić tym, skąd jestem. Wiesz, urodziłem się w Malborku, ale jakby na stałe mieszkam tutaj. Kocham Pomorze, Północ i będę o tym mówił, tak jak każdy lokalny patriota, każdy raper mówi o swoim pochodzeniu i wiesz, no i tak jak mówiłem, chcę, żeby było o tym słychać, bo uważam, że to jest to klimat, którego warto łyknąć, nawet jeżeli się mieszka gdzieś tam na Śląsku i zamiast Morza Bałtyckiego ma się Morze Betonu, no to warto czasami łyknąć tego i zrozumieć, że po prostu no... No tak właśnie, że są takie miejsca w Polsce, gdzie nie musi być wcale szaro. I tutaj to, co kocham w tym miejscu, to są subtelne różnice, wiesz. Zwykła powiedzmy najba osiedlowa gdzieś w Warszawie, między blokami czy na boisku, to jest najba osiedlowa. A tutaj jednak ta taka najebka, wiesz, osiedlowa ma takie tło, a nie jakiś tam szary blok czy boisko i to zmienia już stan umysłu sam w sobie. Może głupi przykład, ale taki pierwszy lepszy z głowy. No tak, że rozgadałem. Szersza perspektywa spojrzenia na wszystko, tak, że nie ograniczają bloki, tylko sam wiesz, horyzont. Sam wiesz, jak często wpadasz do nas, żeby tego łyknąć i zaczerpnąć i wcale też nie trzeba mieć super wypchanego portfela, żeby to poczuć. No tak naprawdę, no kurczę, różne są chwile w życiu, ale zawsze jak się tutaj przychodzi, czy się, nie wiem, czy tam z dziewczyną jakąś, czy z książką, czy z wódką, czy whatever shit, no zmienia po prostu, nie? Myślę, że z tego też wynika to, że ta scena trójmiejska tak się trzyma mocno ze sobą, bo tak ja mam zawsze wrażenie, że tutaj wszyscy jakoś spotykają wspólnie na melanżach, nie jest to porozbijane na obozy, tylko jakoś jest ta scena zjednoczona mocno. Wiesz, zawsze są takie akcje, że ktoś tam kogoś lubi bardziej, z kimś się trzyma bardziej, z kimś mniej. Wydaje mi się, że w poprzednich latach było to takie jakieś bardziej zacieśnione, nie wiem, czy to dobre słowo, jakieś takie bardziej zwarte, o, czasy wizji lokalnej, czy papryki naszej kultowej, która już jest zamknięta. Myślę, że, ale nadal, tak jak mówisz, no nikt nie ma jakichś tam do siebie, nie ma jakichś większych bifów, czy tak dalej, to są takie po prostu naturalne socjologiczne, powiedzmy, zjawiska, że ktoś tam kogoś lubi mniej lub bardziej, ale nadal jakieś melanże na plaży, czy po jakichś koncertach, spora ekipa się spotyka i wtedy jest dobrze, no. Może jest trochę rzadziej, może ja po prostu trochę jestem bardziej aspołeczny niż byłem, ale reaktywuję się zawsze w sezonie letnim i już właśnie to zaczyna się. No dobra, no to powiedz jeszcze może na koniec słuchaczowi, który jest teraz zawalony, tak jak już rozmawialiśmy, zawalony masą muzyki, zawalony mundialem, którego atakuje w stężeniu wielogodzinnym. Dlaczego powinien część tego czasu poświęcić na to, żeby zapoznać się z wielkimi snami? Wiesz co, bo jest to na pewno bardzo dobry materiał stąd, stricte stąd, czyli z Pomorza. Warto poznać po prostu ten klimat. Uważam, że mój rap oddaje ten klimat. Może też dlatego nie jest jakiś tam super przyhypowany. Kto ma sięgnąć po tą płytę, czy to będzie w tym miesiącu, akurat jak jest mundial, czy to będzie za 2 czy 3 miesiące, czy to będzie przy okazji następnej płyty, która powiedzmy mu się dopiero spodoba, czy tam sięgnie po nią. Nie wiem, zostawiam to po prostu w rękach losu i timingu i nie wiem, układu planet, whatever shit. No i tyle.